czy krety są szkodnikami? Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna i widać to też po przepisach. O ile kret jest gatunkiem chronionym, to nie jest on chroniony na przykład w ogrodach, na trawnikach, na boiskach. Ale zacznijmy od tego pożytecznego, tego co robi pożyteczne. Zjada szkodniki, turkuć podjadek, ślimaki, młode norniki, myszy i inne gryzonie. Pomaga też w znacznym stopniu napowietrzać ziemię. Niestety krety też budują kopce, uszkadzają korzenie roślin. Gdy się przekopują pod tą ziemią, to te korzenie im po prostu przeszkadzają. I gdy się przez nie przekopią, to niestety taka uszkadzona roślina z uszkodzonymi korzeniami najczęściej obumiera, czy też gorzej się rozwija. Zjadają też dżdżownice, które nam są potrzebne, które właśnie świetnie dbają o tą naszą glebę. Czyli troszkę dobrze, troszkę źle, troszkę pożyteczny, troszkę szkodnik, więc ta odpowiedź jest bardzo ciężka. O ile dopóki nam nie przeszkadza, nie robi tych kopców na naszym trawniku, nie niszczy roślin w naszym ogrodzie, to jest pożyteczny, to o ile nam przeszkadza, to wtedy ta nasza opinia się znacznie zmienia i wtedy traktujemy tego kreta za coś, co nam przeszkadza, za szkodnika. Czyli troszkę szkodnik, troszkę nie, wszystko zależy od miejsca, gdzie aktualnie przebywa, czy przebywa w naszym regionie i nam przeszkadza, szkodzi, czy też robi to daleko od nas, wtedy możemy go traktować jako coś pożytecznego. Dziękuję za uwagę.